To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bilo Polet. W lutym 2013 roku na gali Polsat Boxing Night w Gdańsku miało dojść do pojedynku, który wyłoni najlepszego pięściarza wagi ciężkiej na polskim podwórku. Dwóch młodych, utalentowanych, niepokonanych i darzących się wyraźną niechęcią prospektów. Mowa oczywiście o nigdy niezrealizowanym pojedynku Artura Szpilki z Krzysztofem Zimnochem. To była walka, która naprawdę rozgrzewała polskich kibiców. Temperaturę podniosła słynna, zarejestrowana przez Michała Kopera bójka, do której doszło na konferencji prasowej. Wystarczy powiedzieć, że to nagranie ma dziś na YouTubie ponad 2 miliony wyświetleń. Właśnie wtedy padły słynne słowa Szpilki o robieniu rywalowi dziecka. Wiadomo, nic się tak w sportach walki nie sprzedaje jak autentyczna zła krew. Szczególnie w połączeniu z naprawdę wysokim poziomem sportowym, a jak mówiłem na początku, Szpilka i Zimnoch byli wówczas uważani za najlepszych polskich prospektów w wadze ciężkiej. Z potencjałem na międzynarodowe sukcesy. Pojedynek był zaplanowany na 23 lutego 2013 roku, jednak Szpila miał wówczas w planach jeszcze jedną walkę. 1 lutego w UIC Pavilion w Chicago miał się zmierzyć z Mike'em Molo. Nieczęsto zdarza się, by pięściarze na tym poziomie toczyli dwa pojedynki w ciągu jednego miesiąca, jednak wszyscy spodziewali się, że Polak rozbije Molo bez najmniejszych problemów. Stało się jednak inaczej. Amerykanin zawiesił poprzeczkę naprawdę wysoko i aż dwukrotnie posłał Szpilkę na deski. Polak co prawda wygrał przez nokaut w szóstej rundzie, ale po twardej, ringowej wojnie, podczas której zainkasował kilka solidnych ciosów. 5 lutego Szpila opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował, że walka z Zimnochem nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, ponieważ sztab szkoleniowy nie wyraził na nią zgody. Zaznaczył jednak, że starcie z Zimnochem na 100% zostanie zorganizowane za jakiś bliżej nieokreślony czas. Ostatecznie Szpilkę zastąpił Damian Trzciński, który przegrał już w pierwszej rundzie. Wydawało się, że walka Szpilka-Zimnoch jest jednak nieunikniona i dojdzie do niej bardzo szybko. Obaj pięściarze pałali do siebie szczerą, nieskrywaną nienawiścią i obaj chcieli udowodnić swoją wyższość. Niestety, czas leciał, a walki nie udało się zorganizować. Szpila pokonał kolejno Tarasa Bidenko, Briana Minto, a potem stoczył drugi pojedynek z Mike'em Molo. Tym razem wygrał w piątej rundzie, jednak ponownie sam także był liczony. Zimnoch pokonał w tym czasie Mateusza Malujdę i Artura Binkowskiego. I wtedy Szpila otrzymał bardzo ciekawą ofertę walki z niepokonanym Amerykaninem Bryantem Jenningsem. Gala miała się odbyć w legendarnej hali Madison Square Garden i teoretycznie mogła być przepustką do naprawdę wielkich pojedynków. Szpilka podjął ryzyko, ale przegrał przez techniczny nokaut w 10. ostatniej rundzie. To był całkiem dobry moment na zorganizowanie wyczekiwanej przez polskich kibiców walki z Zimnochem, jednak przed Szpilą pojawiły się bardziej kuszące perspektywy. 8 listopada 2014 roku miał się zmierzyć z faworyzowanym wówczas Tomaszem Adamkiem. Wygrał i w tym momencie starcie z Zimnochem stało się nierealne. Na urodzonego w Wieliczce pięściarza czekały o wiele większe i lepiej płatne pojedynki w Stanach Zjednoczonych. Wydawało się, że szanse na organizację walki z Zimnochem spadły niemal do zera, przynajmniej na razie. Tym bardziej, że kariera starszego z Polaków wyraźnie zwolniła. W 2014 roku nie zawalczył ani razu. W 2015 tylko raz, z Gbęgą Olukunem. W tym czasie Szpilka był już o krok od pojedynku o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. 16 stycznia 2016 roku zmierzył się w Barclays Center z niepokonanym, potężnie bijącym Deontayem Wilderem. Polak był skazywany na porażkę i faktycznie przegrał, ale po naprawdę dobrej walce. Po tak obiecującym pojedynku wydawało się, że Szpila na dłuższy czas zagości w czołówce wagi ciężkiej i do Polski nie wróci. Miesiąc później w Wieliczce Zimnoch stanął do walki z byłym rywalem Szpilki, czyli Mike'em Molo. Artur nie tylko pojawił się na tej gali, ale także jawnie wspierał Amerykanina, z którym się zaprzyjaźnił. Ku radości Szpilki Molo już w pierwszej rundzie ciężko znokautował Zimnocha. W tym momencie szanse na organizację walki Szpilka-Zimnoch spadły niemal do zera, bo obaj znajdowali się w zupełnie różnych miejscach. Szpilka tuż po dobrej walce o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej i z kontraktem u Ala Haimona. Zimnoch znokautowany przez emerytowanego Mike'a Molo. Ale amerykański sen Artura Szpilki nie trwał długo. W następnym pojedynku został rozbity i zastopowany przez niedocenianego wówczas Adama Kownackiego i na stałe wrócił do Polski.
W tym czasie Zimnoch starał się odbudować swoją pozycję. Pokonał kolejno Konstantina Irisha, Marcina Rykowskiego i wreszcie zrewanżował się Mike'owi Mola. Teoretycznie był to całkiem niezły moment na ten wyczekiwany od lat polsko-polski pojedynek. Zimnoch po przejściach, ale na fali wznoszącej. Szpilka po dotkliwej porażce. Dwie przegrane przed czasem z rzędu sprawiły oczywiście, że pojawiły się wątpliwości w odporność Artura Szpilki. Ale nic z tego nie wyszło. Zimnoch we wrześniu 2017 roku stanął do walki z Joeyem Abelem. To miała być przepustka do pierwszego, dużego, zagranicznego pojedynku w jego karierze. Starcie zakończyło się jednak w trzeciej rundzie ciężkim nokautem na Polaku. Po tej dotkliwej porażce Zimnoch zakończył współpracę z Tomaszem Babilońskim i zawiesił karierę. Z kolei Szpilka rozpoczął współpracę ze świętej pamięci Andrzejem Gmitrukiem i pokonał kolejno Dominika Guina i Mariusza Wacha. Wtedy Zimnoch podjął próbę ponownego wywołania tematu walki ze Szpilą, odgrażając się, że wyrwie mu oraz jego promotorowi serce. Były to jednak zaczepki całkowicie pozbawione iskry, co w połączeniu ze słynną głodówką i innymi dziwnymi wypowiedziami Zimnocha zaowocowało raczej obawami o stan jego zdrowia. Wydawało się, że Szpilka, który dopiero co pokonał Mariusza Wacha, bez żadnych problemów by Zimnocha rozbił. Zresztą Artur nie był taką walką zainteresowany, ponieważ jego celem był powrót do czołówki wagi ciężkiej. 20 lipca 2019 roku w Londynie zmierzył się z Derekiem Chisorą. Brytyjczyk był faworytem, jednak nie brakowało kibiców, którzy wierzyli, że Polak zdoła ograć Del Boya pracą nóg, przewagą szybkości i wyszkoleniem technicznym. Niestety, w drugiej rundzie Chisora trafił potężnym prawym sierpowym, który zamroczył Szpilkę i chwilę później Polak padł nieprzytomny na deski. A więc kolejne twarde lądowanie i zderzenie z rzeczywistością. Być może wtedy można by podjąć próbę organizacji pojedynku Szpilka-Zimnoch, jednak ten drugi ogłosił w międzyczasie, że zmienia kategorię wagową na junior ciężką. Do tego prawda jest taka, że prawie nikt już na to planowane pierwotnie na 2013 rok starcie nie czekał. I znowu, wydawało się, że temat został definitywnie zamknięty, bo kategoria wagowa jest czymś, czego przeskoczyć się nie da. Ale w październiku 2019 roku Artur Szpilka także ogłosił, że schodzi do wagi cruiser. Zimnoch wrócił na ring 23 listopada, niespodziewanie przegrywając przed czasem z Krzysztofem Twardowskim. Potwierdził w ten sposób, że do poważnego boksu na wysokim poziomie niestety nie ma już zdrowia. Szpilka, mimo że po przejściach był w innym miejscu. Przegrał przez ciężki nokaut, to prawda, ale z Derekiem Chisorą. I po zmianie kategorii wagowej odważnie mówił, że jego celem jest Mistrzostwo Świata i Myris Briedis. Jednak te plany także zostały boleśnie zweryfikowane, kiedy w marcu tego roku pokonał na punkty nisko notowanego Sergeja Radczenkę. Oficjalnie pokonał, bo zdaniem zdecydowanej większości środowiska pięściarskiego na zwycięstwo nie zasłużył. I znowu, notowania Szpilki drastycznie spadły, urealniając teoretyczną walkę z Zimnochem. Oczywiście mimo słabej walki z Radczenko, Szpilka wydaje się być w zdecydowanie lepszej formie niż Zimnoch, ale mimo wszystko trudno nie zauważyć, że rzeczywistość jakby stara się doprowadzić do tej walki. Że nawet kiedy wydawała się ona zupełnie nierealna i bezsensowna, to sytuacja błyskawicznie się zmieniała. Mimo wszystko wygląda na to, że nigdy nie zobaczymy pojedynku Artura Szpilki z Krzysztofem Zimnochem. Czas, w którym takie starcie budziło ogromne zainteresowanie Polaków i w którym można było na tym solidnie zarobić, bezpowrotnie minął. Ta walka znakomicie obrazuje, jak zmienne i niestabilne jest życie pięściarza. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym pojedynku. Kto wygrałby w 2013 roku? Czy chcielibyście zobaczyć taką walkę dzisiaj? Czekamy na komentarze. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę To jest Box oraz na stronę naszego sponsora Bilopolan.